Siemaneczko, z tej strony Anty, witam was ponownie na serwerze Restia. A dlaczego wróciłem, żeby tu coś nagrać? Bo dowiedziałem się, że w łatwy sposób można zarobić parę SM, że za jednego botka dostajemy 50 SM, coś takiego, także filmik będzie na łapaniu botków i nagrywaniu ich. Także ładnie, pięknie tutaj koleżanka dropi, ładny nick. Oczywiście ja nie mogę tego sprawdzić w logach, tak, ani z takich rzeczy. No ale... od tego jest administracja. Oczywiście zróbmy tak, że... może to pomoże, może nie. Będę pisał datę, to znaczy datę i godzinę. 03.12.2013. I to będzie pierwszy bocik. Szukamy dalej. Po przelogowaniu na H2 znane miejsce dla botów. Zobaczymy, czy pan jest. Prawdopodobnie go nie ma. O, stanął na chwilę, odpiszę. Jak widzicie, wszystko ładnie, pięknie dropi. Poniósłbym sobie jakieś zmianki czy coś, no ale tak jak koleżanka prędzej. O, nagle odpisał. Dobrze, laczko. Tak. Sprawdzę. Dużego dropu. To my zmieniamy na H3. Odpisał. Naracio to. I w tym momencie obraza gracza. Gracza. Naszam na YouTube. Jesteśmy na tym samym spocie. Ten pan po moim zalogowaniu od razu zaczął, zanim mnie logło, zaczął mnie jechać. Co tu robić? Czemu mnie znowu nagrywać? Coś takiego i mam wypierdalać. A ja nie, po prostu nagram sobie tego pana, bo wiem, że na pewno jest powiązanie z kontem z channelu drugiego, także jeżeli można, to no tak jak widzicie. Nie wiem, co z tym administracja zrobi. Ja mam zabawę fajną, bo botów nienawidzę, więc... idziemy na H4 sobie zobaczyć. Tym razem jesteśmy na H4. Tutaj chyba nie muszę mówić, że tu botek stoi twardo, wilki padają. Oczywiście nikt wszystko, a nie pięknie widać. Tutaj jest jego kolega. Kurde, też bym tak chciał ekspić. Normalnie bym nie musiał w ogóle grać, włączył botka i... zobaczcie, no przecież to jest piękne, tak? Piękne aż... nie da się tego opisać, nie zmieniamy channel. Kuźwa, to jest lepsze niż granie, więc zmieniamy channel. No i jestem na channelu trzecim, w tym samym miejscu. Tym razem... jest tylko jeden botek. Syrom na grom. No to posrałeś, mam nadzieję, że... może odpiszę, może akurat jest na bocie, ale widać, że czegoś używa, bo mieczykiem sobie nie pomacha. Jeszcze tylko zobaczę tutaj.
Tutaj bieda na hal. Aha, to jest od tego, więc... Ale słabe te balerynki, słabe, bo tamte lepiej lurowały, co nie? Idziemy na H2. Jesteśmy na H2, no i jak widać to... pizdeszczym. Kolega znowu. Kolejny, że tak powiem. Stoi! Moby padają. Czyli jest moc, jest drop. Jest kasa, więc... Lecimy jeszcze. No i na tym panu, że tak powiem, bocie skończymy nagrywanie z dzisiejszego łapania. Ile? 5-10 minut łapania. Na każdym channelu praktycznie botki stały. Więc administracja będzie miała co robić. No i nic, no zapraszam na serwer. Nie mówię, że nie warto tu grać, no ale botów nienawidzę, więc... O dziwo, tego zaczarowanego przedmiotu nie podniósł, bo chyba za daleko jest. A ja wam go pokażę, że on go złapie raz, dwa. Czekajcie, 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 cyk. Oczywiście, żeby nie było, nic nie leży po nim, żadne zaczarowanie. Wyrzuciłem. Znikł? Trzymaj się ciepło. A ja sobie dalej poszukam botków na następny odcinek. Strzałeczka, hej.